I witamy się bardzo serdecznie. Witamy. Masz mikrofon włączony? Tak. Dobrze. To co dzisiaj robimy? Co dzisiaj działamy? Działamy dalej z tunelem. Robimy drzwi, żebyś mógł tam wchodzić. Człowiek. Teraz mów, bo musisz robimy czekać drzwi. 2 sekundy po kręceniu, nie? Czekam 2 sekundy. Minęły 2 sekundy, więc robimy dzisiaj drzwi. Tak. Żebyś mógł tam wchodzić jak normalny człowiek. Tak. Wczoraj sobie zażyczyłeś zdjęć ze środka i ja bym chciała zobaczyć siebie, jak robiłam te zdjęcia i tu wystawała dupa i tak nogi. Bardzo słabo. No właśnie tak czułem, że tak nie weszłaś nawet do środka, bo bardzo słabe zdjęcia były, bo nic nie mogłem dodać na Insta, nie? Wszystko było tak, jakoś tak, jakby to wiesz, jakby to ktoś tak tylko wszedł tak głową tylko i nic więcej, tak na... Nie no, weszłam do połowy. Dobra, robimy drzwi. Raz, raz, raz. Raz, 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 dokładnie. Dwa, dwa. Na roboczo można wchodzić i wychodzić. Tak. Teraz jak normalny człowiek wchodzę do tunelu. Ale tu jest tak fajny zapach w środku. Tunelowy, no. No, taki charakterystyczny, świetny. Tak. Bardzo przyjemny. 2 regały zamówione. 1,80 m. I co? I mamy blaty. Blaty są już w Oktawii, ale dzisiaj przyjechaliśmy Passatem, więc... Dowieziemy je. Ile one mogą mieć? Z 1,40 m? Więcej. Więcej? No 1,60 m mają, powiedzmy. I to byłby regał, blat, regał. I to wszystko połączone razem i dzięki temu z 2 regałów mamy kawał dużego regału. Co z tego wyjdzie, to zobaczymy razem, nie? No co, idziemy coś tam sobie dalej działać. Na razie to tak zostaje. Niech się trochę powietrzy, bo było zamknięte, taka wilgoć się zebrała, nie? No. No fizyka, no skrapla się. Dobrze jest. Podoba mi się. Naprawdę mi się podoba ten tunel. Ile tutaj było? 2 metry? Było na... 2 z kawałkiem, tak. Tu mamy 1,70 m, tego co pamiętam, nie? Chyba. Tak, tu było niżej, tu było wyżej. No to ja mam 1,80 m, aha, bo ja też w dole stoję, ale tak, ogólnie rzecz biorąc to... Nie, wydaje mi się, że jest w porządku, że już się ganiać można. Mogę sobie tu siedzieć, tak już fajnie. Tak, no 42 metry. Podoba mi się, bo wiesz, historia kryminalna i można sobie tam, wiesz, dłubać w tych roślinkach. No, to mi się podoba. Trochę się folia rozciągnęła. To na 1000%, bo sflaczała po prostu. Tak, nie była taka luźna po bokach, jak jest teraz. Tak, teraz jest bardziej luźna. Oszurujemy. Tak, teraz, dzisiaj. Czy nie dzisiaj? Zobaczymy jak czasowo, na pewno musimy ogarnąć już grządki i zasadzić. Żeby coś tam, tak, posadzić sobie, groszek przede wszystkim. Dobra, idziemy działać, nie? Dzisiaj taki dzionek bardziej chillowy, sobota, więc ja już po robocie, Sylwia po szkole. Nie zauważyłem, że narysowałam dla ciebie serduszko. O, super. O, karma wraca. Nagrałaś, to też nagrałaś, tak? Chyba tak. Jest, elegancko. Ja tym nie? No ja cię. No to idziesz pokazywać, skoro już tak, taka twa wola. Taka moja wola. Ta-dam. Raz. 2. 3. I ja od razu objaśniam, jeżeli każda mogę. No dobrze. Mniejsza frakcja gałązek, gruba frakcja gałązek, tutaj więcej trocin. I tutaj jeszcze dodane te trociny, te co żeśmy zmielili w kompostowniku. I będziemy tak sobie testować, zobaczyć to, co na razie... Na czym najlepiej rośnie. Tak, to są nasze na razie pierwsze, próbne, także dajcie się trochę pobawić, nie? Wyglądają fajnie. Tak, no mam nadzieję, że będzie ok. I tak jak ktoś nam rzucił wyzwanie, to będą... Tak. Wyzwanie, gdzie rosną lepiej warzywka, czy w słońcu, czy w cieniu. A tak, tu będzie słoneczko, a tam zostanie trochę grządek podwyższanych. Tak, te, które już są tam mniej więcej zrobione, to już zostaną. Przy drzewkach. I zobaczymy, gdzie będą rosły lepiej warzywka. Dokładnie tak. I posadzimy sobie wykałaczki, bo tam też coś pod śmiechu robił, zobaczymy, będą kiełkować. Że nam wyrosną wykałaczki. Siedzi. Dobry nawóz ich. Czeka. Dobra, pierwsze co się rzuca w oczy i co już irytuje, to, że no nie mamy przysianej ziemi, nie? Że jest taka, no co prawda to już torf, włókna. Taki. Tak, ale no jest to irytujące w jakimś tam stopniu, bo się źle robiło otworki. No opowiadaj, co będziesz siała. Pierwszy będę siała
Groszek. Dlaczego groszek? Bo to i szczypiorek to są jedyne dwie rzeczy, które mamy, które możemy wysiać, bo reszta mamy od kwietnia dalej. Maj, czerwiec, tak. Sporo tych nasionek tu jest, wiesz? No, look, elegancko. Aż super cudo. I to jest telefon. Groch siewny, łuskowy telefon. Rozsada co 23 cm mamy na opakowaniu. My to około tam 20 zrobiliśmy, 20 parę. I na około 5 cm głęboki bodajże, tak? Tak, 5 centków, no ma być. Ej, środkowy miał być ten, szczypiorek. No to będzie tutaj. Dobrze. Też środkowy. O, szczypiorek sadzimy po to, oprócz tego, że możemy go posiać dlatego, to po to, żeby troszkę odstraszyć mrówki potencjalnie i te inne owady, bo też tam czytaliśmy, że nie przepadają za tym. Zrobimy cięcie, trochę pieski uspokoimy. Dobra, jesteśmy z powrotem. Dobra. Pokaż, jak to wygląda. Czeka... To. Ojej. Słaby... Pokaż. Czeka... O Boże. Ojej. Słaby moment na wysiew, bo trochę nam tutaj wieje. Ale dobra, lecimy. Ale tu się sypie chyba po kilka tych ziarenek w ten, tak? Nie wiem. No tak mi się wydaje, bo wyłuskać tu jedno ziarenko, patrz. Próbuj. Dobra, dobra, już, próbuj, dawaj. Malinę oszczędzamy. Nie wiem. No tak na zdrowy rozum, to tak, no raczej chyba tak. Chyba jedna gałązka rośnie z jednego. Tak, myślę, że tak. Daj nawet gdzieś pomiędzy jeszcze ten groszek, może to... Szczypiorek. Tak. Myślę, daj mi go jeszcze. Już zamknąłeś. Robimy sobie cięcie, jak już będziemy mieli wysiane, to dopiero. No to jedziemy, opowiadaj. No mamy już posiane, pięknie to wygląda, dzięki wykołaczkom, bo widać, gdzie są nasionka. Tak. Tu nie widać, ponieważ tu są te zlepki. Tak, zlało się, nie? Z tym. Się zlało, natomiast tu już fajnie to widać. Tu chyba najfajniej wyszło. Jakoś tak w miarę widoczne. Rzędy nie musiały być równe, żeby nie było, że to takie... Bo te wykołaczki też wbijaliśmy obok, nie? Nie centralnie nad nasionami, ale tak, żebyśmy wiedzieli, który to jest chwast, a który to jest nasza roślinka, nie? No nic, i teraz czekamy, nie? Dokładnie tak. Idziemy do tunelu. Do tunelu, tam w P7 będziemy sadzić warzywka, które... Pomidorki, tak. To co musi być pikowane, tak to się nazywa? Potem, tak. No to idziemy działać. No to opowiadaj. Malina, co tutaj działasz? Wypełniamy P7-ki. Dokładnie tak. Fajna praca? Fajna. Bentley się przydał, bo nie trzeba się tak schylać. Tak, i wjechał tutaj, nie? Przede wszystkim to jest dobre, że wymiar się zgadza, to jest piękne. Musimy go okleić. Tak, no, bo dostaliśmy od Lucjana przecież te naklejki Bentleya. Oj, wiedział co dać, nie? Ta taśma czarna to oczywiście już Lucjana, także no mega, dokładnie wiedział co i jak. No jest jasnowidzem. No, naprawdę. Nie, no robi, zna życie, no. Wie, że to się... Prędzej czy później by się przydało. No to przydało się szybciej niż... Szybciej niż później. Tak. Dobra, co? Napełnimy to, co mamy i wsadzamy pomidory, paprykę właśnie nie wiemy, czy to się robi sezonki, więc zaraz sobie sprawdzimy gogle i będziemy cwani. Dobra, robię cięcie, jak już będziemy mieli napełnione, to wracamy z kamerą. Dobra, lecimy. Mamy tak, raz paprykę, i 6 odmian pomidoru, więc mamy 7 stanowisk. A nie dwie papryki mamy? Wydaje mi się, że powinna być żółta i czerwona. A nie, przepraszam, ty mamy 2 razy paprykę i 5 tak. razy pomidory. Czyli 7 łącznie i 7 pakietów P7 z jednej taczki to wyszło. Ile? Nie wiemy. Tak po prostu tak jak się urobiło. Razy tak. Drzwi. Tak, a propos drzwi to właśnie zaraz zrobimy, bo już za bardzo zimno tu leci. I jakiś trzmiel nam tu wleciał i bardzo hałasuje. Ale to pomijając. No i co? Robimy sobie dziureczki malutkie, tak? I będziemy sobie wkładać nasionka, coś takiego. Tak? Tak. W każdej coś innego. I co? I mamy nadzieję, że zadziała i będzie git. Będziemy się bawić, ogólnie eksperymentować na różne sposoby. Tak? Tak jest. Dobra, to idziemy działać. Idziemy działać. Jaki Prasz, jesteś? Zmulony. No tak, zmuliło mi dupeczkę. Któregoś dnia, jak byłem na targu, to
to były te sadzonki tam któregoś tam roku. Od 2 do 4, czasem niektóre nawet po 6 zł, ja się nie dziwię, bo na przykład pomidora karłowatego nasionka przed sekundą, no już wsypywałem do, z powrotem nadmiar do reklamóweczki i niestety wysypałem je. Także w którejś tu sadzonce będzie ich 30 zamiast jednej. Ja powiem tak, nasionka papryki przy tych pomidorach to olbrzymie. Papryka są super, no jest ekstra. Nie, fajnie, podoba mi się bardzo i na pewno dużo więcej zrobimy. No tak, pierwsze te. Tak, na dzisiaj na szybcika, tak. Bo już pora. Wtorek, środa powinny być te regały, więc już tam się będziemy trochę bawić, mam nadzieję. I mam nadzieję, że już będzie tak, no, na ilość, no, nie? Mamy, już pójdziemy trochę. Tak, poza tymi warzywkami mamy jeszcze mnóstwo nasionek cedru, sosny, brzozy. I jeszcze tam czegoś. Tak, kawy, arabiki. Ale kawa nie puściła, tak jak mieliśmy. W gabinecie moim puściła. Tak? I pięknie rosła, tak, zresztą temperatura. W gabinecie miałem kaloryfer specjalnie rozkręcony na miesiąc. Niepotrzebnie w sumie. Nie. Idziemy robić drzwi, tak, żeby tutaj trochę było cieplej. Tak. I na ten moment będzie chyba tyle, ale zobaczymy jeszcze, może coś tam sobie dogramy. Tak jest. Na razie, co, zrobimy sobie może fotkę, żeby wiedzieć, gdzie co leży, bo zabieramy te nasionka, żeby, bo jak wilgoci dostaną, to zaczną kiełkować, nie? Dobra. W tych torebeczkach. I zwijamy mandżur tutaj stąd i idziemy po zszywacze, żeby ten, i mamy kantówki dwie w siłowni, takie długie, weźmiemy sobie wymiary drzwi i z tego sobie zrobimy takie drzwi, takie, żeby tylko po prostu przykładać, nie? Żeby było cieplej, takie tymczasówki, jak to u nas. Tymczasówki, aczkolwiek wiecie, jak coś jest tymczasowe, to jest często wieczne. Nie, no będą tymczasowe. Zobaczymy. Dobra, lecimy. Drzwi już mamy zrobione z kantówek, które tutaj mieliśmy. Tu mamy poprzeczną deskę do tej podpórki. Dlaczego tak, robimy? Poczekaj, zacznijmy od tego, dlaczego tutaj robimy. Bo strasznie syfi. Tym razem nie popuszczę, gwarantuję ci, za te palenie śmieciami. Ale zobaczymy, nie? Tu już wystarczy pobłażania. Jakbyś miał cwaniaczku jeden z drugim. Ja ci zgotuję palenie. Ale dobra, lecimy. Ta poprzeczka jest po to, żeby klinować sobie drzwi. Pokażesz, jak to będzie działało. Tak. One są teraz odwrócone, to będzie tą stroną, będziemy przykrywać. Tu będzie mniej więcej na tej zasadzie, tu będzie się zapierało w ziemię. Tak, no nawet o to, nie? Bardziej tak, mam nadzieję przynajmniej. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie dochodziło do tunelu, bo to co jest w teorii, a to co jest w praktyce, to dwie rzeczy, oczywiście, nie? Na drzwi przyczepimy jeszcze folię Tak. Zszywacz jest bardzo dobry. Szybki kosztował, jakiś tam kupiony i naprawdę się sprawdza. Już wiele razy użyty i przetestowany. No, dobra, idziemy montować i zobaczyć, jak to działa. Dokładnie, bierzemy się. No. Odpalone? Tak. No to trochę tam żeśmy się liznęli w wymiarach, minimalnie. Pewnie od tego odoru śmieci. Tak to by wyglądało. Przypominam, że to jest tak na chwilę, nie? Na ten czas, którym sobie tam. W wymiarach to my się nie liznęliśmy, tylko po prostu te poprzeczne powinny iść chyba w środku. Tak, nie? By było ok. Ale dobrze jest, tak? Myślę, że na tyle będzie izolowało, że te pomidory, te papryka, a jakaś tam wentylacja drobna też będzie, nie? Jest fajnie. No jest, ale jestem nastroszony, powiem ci, że nie popuszczę. Nie ma zmiły. Jak jest dobrze, to jest dobrze, ale jak już... Dobra. Co tam jeszcze dzisiaj? Może spróbujemy oszturować trochę? Czy nie? Czy już? Która jest w ogóle? Bo nie wiem. 19. O kurde. No dobra, bo jutro na jedynkę. Tak? No tak. No co, jeszcze raz tak sobie podsumujemy, pokażemy środeczek. 42 metry kwadratowe. Fajnie, podoba mi się naprawdę. Akcja miliona drzew. Mam nadzieję, że tutaj powstanie sporo sadzonek. Może nie milion. Wiadomo, tych tuneli będzie trochę jeszcze trzeba dorobić, ale podoba mi się i widzę w tym jakiś sens
i git. I widać no. spadek na tunelu Zorego. Jest, jest znaczny. Nie, no nic się nie zatrzymuje. No już teraz dzisiaj padało i co, i nic nie ma. Nie ma żadnych tych. No przecież w tamten tunel, który był foliowy, był dużo mniejszy spadku. Tam się zatrzymywała woda, bo nie było sznurków. Później dowiązaliśmy byle jakie sznurki. Mhm. Kurde, jak ręką odjął, nie ma nic, nie? No i tam był stretch. No, tunel ze streczu i dawał radę. I zobacz, ile sadzonek tam powstało. No. Te wszystkie, które teraz nasadziliśmy, sosny, cedr, to wszystko Drzewka. Tam się rozwijało. Tak jest. Tam no, i obok, bo część była bez tunelu. Tak, w ramach testów, no. Fajnie, cieszę się bardzo i widzę światełko w tunelu w tym wszystkim. Tej rolnej części naszej misji, w cudzysłowie mówiąc. Dobra, no tyle od nas. Tyle od nas. Selfiaczka sobie zrobimy może. Dziękuję wam, że jesteście. Trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego wam życzymy. Miłej nocy. Dzięki za wsparcie. Spokojnej nocy. Dokładnie. No i co, jeszcze raz do zobaczenia i wszystkiego dobrego. Hejka. Hejka.